Już mam mówić? Dobra, wypada zacząć, nie? Tak. Piątek, piąteczek, piątunio, piątunisio. No, siemano. Siema, nie bluźnij, bo już jesteś na antenie. Jesteś na... Gość był 4 razy w finałach NBA. Wracamy na antenę, wakacje ze stalówką. Byliśmy przed tygodniem na rybach, a teraz już jest robota, bo jesteśmy na K1, a to budowa idzie. Mhm. A jesteśmy na sektorze kibiców. Właśnie... Jesteśmy w tym miejscu, gdzie kibice. Tak, dokładnie. Jesteśmy w... Fan club. W sektorze żlety, że tak się wyrażę, naszej. Tam po przekątnej była nasza ławka. Tak. Dobrze pamiętam. Tu ławka gości. No ale teraz to wygląda trochę inaczej. No, tak to wygląda teraz, drodzy Państwo, ale zmienia nam się hala K1. Tutaj się dużo dzieje. Najważniejsze, że ta hala rośnie w oczach. My mamy tymczasem potworne upały. Dzisiaj będziemy dzwonić do Tomka Ochońko. Zapytamy, co tam ciekawego u... Będziemy? Bibiego, no. Zadzwonimy do Bibiego. Ale niektórzy są za wielką wodą, bo nasz prezes wybrał się do Oakland i dzisiaj oglądał ten decydujący 6 mecz finałów NBA. Toronto wygrywa z Golden State, Toronto mistrzem NBA. Prezes Paweł Matuszewski to wszystko widział na żywo w towarzystwie naszego amerykańskiego sponsora Krzyśka Wawrzyniaka. Ja rozmawiałem w nocy z prezesem jeszcze przed meczem. Takiego prezesa w tak pełnej ekscytacji to dawno nie widziałem, po raz ostatni chyba w trakcie ubiegłorocznych finałów. No na pewno już ogromne przeżycie, nie? Jesteś na meczu finałowym. Jeszcze, że tak się wyrażę, udało mu się być na meczu zamykającym cały sezon. To też jakby to na finale rzecz. NBA, no super sprawa, naprawdę, nie? Do tego mecz świetny, jakby nie patrzeć, także super, tylko pozazdrościć. Ponoć prezes siedział koło Granta Hilla i Chrisa Bosha, także dobre miejscówki gdzieś tam. Krzysiek Wawrzyniak załatwił prezesowi i gdzieś tam sobie obserwowali. Wydaje mi się, że przy tych nazwiskach to jedne z lepszych. No, nie, to świetna sprawa. Łukasz Koszarek też był dzisiaj, widziałem na Twitterze, Łukasz Koszarek też był na tym meczu. Kamil Hanas był ostatnio na meczu tym z nocy w poniedziałek na wtorek w Toronto, także nasi ludzie, nasze ziomki latają za oceanem. Ja jakąś tam delegację mamy. Kamil Hanas też dosyć często. Ja od paru lat, z tego co pamiętam, to Kamil zawsze jest na tych finałach i tam komentuje w nocy i do tego ma możliwości takie, żeby... Zresztą grając tu z nami opowiadał, jak to jest, jak to wygląda. Jak widział LeBrona Jamesa z bliska, jego plecy, które wydawało się dwa razy jak nasze drzwi wejściowe do domu. Także... Mógł poopowiadać, zaraz nam się nasz... Operator spadnie. Operator spadnie. Ale nie, ja pamiętam Szymona Szewczyka, jak opowiadał, jak był młodym chłopakiem wybrany w drugiej rundzie draftu i pojechał na workouty latem, to mówi, że jak był w Chicago, to spotkał Michaela Jordana. Hmm. Także... No inny świat, no mówię, ci co tam byli, coś troszkę opowiadali, nawet z boku, nawet nie na zasadzie, żeby tak jak, nie wiem, Szymon był na rok o workoucie, czy nawet jakby Kamil z boku, jak to wyglądał, jak to opowiadał o tym, jak to wygląda, jak to wyglądają szatnie, jak wygląda to życie, czy nawet był kiedyś była, dwa lata temu, taka sytuacja, że z Marcinem Gortatem ktoś tam też pojechał, tak? Bo tego i on opowiadał, jak to wszystko wygląda w Wizards, jak wygląda szatnia i to wszystko pokazał tak od podszewki, od kuchni, także to naprawdę też super sprawa. No można zobaczyć, jak to tak naprawdę wygląda, bo tu my tylko widzimy tak naprawdę mecze i nic więcej, prawda? Ale tak naprawdę myślę, że dużo, dużo większe wrażenie jednak robi cała ta otoczka i jak to wygląda tam, no naprawdę właśnie, od kuchni. Ty, nam się buduje hala K1, prezes był na finale NBA, a znając naszego prezesa... Coś tam przywiezie! Nie, ale poczekaj, jak wróci, jak usiądziemy w biurze i prezes wyciągnie tą swoją listę, kartkę, ten swój notes, tak, i powie, co wprowadzamy, no właśnie, mówię, coś tam... ze Stanów do K1 tutaj zmodernizowanej hali i co wrzucamy w funkcjonowanie naszego klubu, to... To się będzie działo. Byłoby... Ja stawiam orzechy przeciwko żołędziom, czy jakoś tak się to mówiło, nie? Nie. No, czy coś tam było. W każdym razie ja daję rękę, że prezes tutaj będzie chciał przenieść na polski grunt amerykańskiego. Nie, byłoby fajnie, bo jakby nie patrzeć, jest to najwyższy poziom. Na świecie nie ma co ukrywać, tak? Także nawet jakieś tam małe detale, czy szatniowe, czy jakieś takie, mówię, to wszystko, co można by było wprowadzić gdzieś u nas, bo jesteśmy jeszcze na tym etapie hali, gdzie jeszcze coś by można było, to byłoby fajne.
No taka szatnia choćby z prawdziwego zdarzenia, bo to na Wrocławskiej przecież kuleje, tak? Bo tam są małe szatnie, no tak, i tam są... część zespołu, to możemy zdradzić, tak? No to jest jakby taki minus, no ale takie mamy warunki póki co w Ostrowie, że część naszej drużyny jest jakby w jednej szatni tej szkolnej, druga część jest w tej drugiej i to też nie wpływa, tak? Na budowę chemii, atmosfery, to jest takie utrudnienie, co? Tak, jest utrudnienie i jest to jakby takie nie ekstraligowe, że się tak wyrażę, tak? Aczkolwiek na naszą obronę, bo tu wszyscy się mogą nadczepiać naszej hali na Wrocławskiej i tak dalej, że są miejsca w Polsce, które mają mega super hale, jedne nawet z ładniejszych koszykarsko, a szatni wcale też nie mają jakichś ogromnych takich i też się siedzi, że tak powiem, jak w szatniach szkolnych, także mówię, mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli taką możliwość, że znaczy ja już nie będę, ja sobie tylko wejdę popatrzeć. Ale żeby jak wejdzie tych 15 ludzi do szatni i trenerzy, to żeby to takie naprawdę było z prawdziwego zdarzenia, żeby wszyscy byli w jednym miejscu, że zaraz obok będzie gdzieś master i żeby to było takie naprawdę... Miejsce do odnowy i tak dalej. Sensowne, żeby to wszystkie te detale, o których kibice tak naprawdę nie wiedzą, ale myślę, że my im to przedstawimy. No właśnie, nie? Mamy lato na to, żeby o takich detalach mówić. My im to będziemy starali się pokazać, że bardzo, bardzo duże, bardzo dużą rolę odgrywają te rzeczy właśnie, które otaczają to wszystko, o których się w ogóle nie mówi tak naprawdę. Także, że jak się przychodzi, no bo przychodzisz tu jednak jakby nie patrzysz do pracy, tak? Ja rozumiem, że wszyscy to koszykarze robili to z miłości, to jest ich hobby, to jest pasja i tak dalej, ale koniec końców na pewnym etapie grania to jest jakby twój zawód, twoja profesja. I fajnie, jeżeli to wszystko wkoło, co cię otacza, żeby ci to pomagało, a nie przeszkadzało. No tak, no bo szatnia to jest serce zespołu, tak? Dokładnie. No szatnia to w ogóle jest... jeśli miałbym być szczery i ktoś by mnie zapytał teraz szczerze i powiedział tak naprawdę, Łukasz, z ręką na sercu, czego ci brakuje, jak skończyłeś grania, to bym powiedział szczerze szatnia. To jest takie miejsce, że mówię... później się spędzało jakby trochę mniej czasu w tej szatni, ale jak wspomnę te czasy wcześniejsze mimo wszystko, tak? W szczególności, gdzie jeszcze byłem gdzieś na wyjeździe, tak? Czyli nie śpieszyło się do tego domu, bo nikt nie czekał i tak dalej, to jednak szatnia to jest takie miejsce prywatne, fajne i tam się dużo fajnych rzeczy dzieje. I to jest takie miejsce owiane tajemnicą, nie? Bo tak, tam jest tyle tam tajemnic są... w tych szatniach koszykarskich, tak, w ogóle sportowych, tak, tyle tak. Różnych tematów. One czasem gdzieś wychodzą, one czasem gdzieś te tematy wychodzą, ale one wychodzą tylko pomiędzy nami koszykarzami. Czy to się działo w innym klubie, czy w tym klubie, to one gdzieś tam wychodzą. Ale jakby to jest fajne, że mimo wszystko jest tam gdzieś, wiadomo, ktoś coś zdradzi, bo trzeba coś powiedzieć, tak? I tak nie można też tego wszystkiego zamykać. Ale te najciekawsze rzeczy jednak one zostają. Ale przez ten okres twojej kariery spotkałeś się z takim zawodnikiem, który okazało się, że wynosił te rzeczy z szatni i one trafiały na przykład, nie wiem, do prezesa, do jakiegoś dyrektora klubu gdzieś tam i potem taka czarna owca gdzieś się ujawniała w klubie? Ciężko to powiedzieć, tak. Ciężko. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie było takiej sytuacji, żeby była taka sytuacja, żeby takie rzeczy były wynoszone. Jakby no mimo wszystko koniec końców to każdy to rozumiał, że to jest szatnia i to jest jakby to nasze miejsce. Jakby nie patrzeć, tak? Tam trener do szatni też wchodził tylko wtedy, kiedy były sytuacje te przedmeczowe, tak? Odprawa, po meczu i tak dalej. Ale koniec końców te szatni to tak naprawdę ten 95% to przybywali tylko zawodnicy. Okej, okay, maser, jakby, tak? I tyle. Także zawsze człowiek się starał tak, żeby to wszystko było takie z jajem i z głową. Ty tutaj wywołałeś do tablicy naszego masera, a Łukasz Witczak wrócił po przerwie. Tak, ogólnie mamy. Ogólnie mamy wszystkich światowych ludzi tak. W tym naszym klubie. W nocy rozmawialiśmy ze Stanami, byliśmy w Stanach telefonicznie. Wczoraj w Chinach. No, a po południu wczoraj byliśmy w Chinach, bo Łukasz Witczak wrócił do pracy z kadrą. Mija Łukasz. I Łukasz był w Chinach, a dzisiaj leciał już do Korei z polską kadrą. Tak. I wczoraj byli w Chinach, w mieście, które miało 3,5 miliona ludności. Tak, i tu wszyscy mówili mu na ulicy, że to nie u nas to prowincja, tu nie ma co robić. Ogólnie nic się nie dzieje. Nie ma teatrów, nie ma kina, nie ma... Tak, nie ma żadnych koncertów ani nic i tamto. Tylko mamy takie mała mieścinka, tam 3,5 miliona ludzi. Ogólnie rewelacja. Prowincja. Jak to Łukasz powiedział, że na prowincji. No, taka prowincja. Dobra, ale nasi ludzie są wszędzie, także tak. Stalówka ma te swoje macki gdzieś tam wszędzie porozrzucane po całym świecie, ale się okazuje, że Ostrów Wielkopolski dla trenerów to jest świetne miejsce do wybicia się, bo zobacz, Emil Rajkowicz poszedł do Astany, w Astanie znakomita robota, teraz kontrakt na 2 lata kolejne, a Wojciech Kamiński podpisał kontrakt w Bundeslidze w Niemczech i to jest
Bo ostatnim trenerem polskim, który pracował za granicą, był Jacek Winnicki, tak. Notabene nasz nowy trener, ale to była kobieca drużyna Fenerbahce. W Turcji. Jerzy Hudeusz gdzieś na Słowacji pracował, a Wojciech Kamiński będzie w Bundeslidze. No ale to też było, kurczę, no, 10 lat temu, może się mylę? No tak, no ale dobra, ale Słowacja, czasy. Bundesliga... No to właśnie, no nie, ale nie chodzi mi, że jaki odstęp jest czasu, że nikt przez ten czas, wiesz, że nie było nikogo tam z naszych gdzieś za granicą, tak? To jakby jest taka sytuacja, na którą można ubolewać, także dobrze, że się tak dzieje, niech ci ludzie idą. Bo uważam, że nawet gdzieś tam takie pójście do nowej ligi, nowe otoczenia, pewnie troszkę inne reguły tego wszystkiego, tak? Znowu można coś podpatrzeć, można coś zobaczyć. Myślę, że taktyka też no będzie troszkę... No inna liga, dokładnie, to jest taka liga, gdzie jest mnóstwo Amerykanów, gdzie ta gra jest taka bardzo szybka. Dokładnie, tak, dlatego, podamerykański styl. Tak, dlatego no myślę, że pewnie nawet Kamiński się tam odnajdzie w tej lidze, szczerze mówiąc. Bo to mówiłem, tak jak sam powiedziałeś, dużo szybko będzie się działo, także uważam, że... Trzymamy kciuki. Jak najbardziej. 3 miliony budżetu, 3 miliony euro. To jest budżet tej drużyny w niemieckiej Bundeslidze, jeden z najniższych w lidze, no ale 3 miliony euro, no to u nas w naszej lidze chyba byłby jeden z wyższych, topowy. O ile nie najwyższy. Może byłby topowym, na pewno byłby w pierwszej trójce, to bez, to tam, bez dwóch zdań. No bo tam mówi się o Anwilu, że około 8-9 milionów budżetu jest, w Stelmecie podobne były pieniądze. No Arka nie wiemy, jakie dokładnie były pieniądze. No w Ostrowie nie, tym jest tajemnicą, tak? Że w Ostrowie od tych 2-3 lat ten budżet musi być na poziomie 4,5-5,5 miliona, żeby walczyć o te najwyższe cele, a tam jedna z tych niższych drużyn w lidze ma 3 miliony euro. No to wiesz, no nikomu nie mówiąc, nikogo nie obrażając, jednak to wiesz, pokazuje, gdzie jeszcze trochę, że te pieniądze jednak, że one są ważne, tak? Że chcąc mimo wszystko ściągać tych najlepszych graczy, no to wszystko niestety ale wiąże się z pieniędzmi, że ta półka finansowa jest tam no, dużo, dużo wyższa. No i jakby tu jest też ten problem, że my nie możemy się przebić jakby no przez to, tak? No tak jak rozmawialiśmy o tym, to jest jakby dla zawodników jest to profesja, oni mają swój czas, powiedzmy te 10 lat zarabiania, czy 8, to różnie to bywa, zdrowotnie i tak dalej, więc każdy chce go wykorzystać na maksa i jakby no nikt nie będzie tu sentymentów, tak? Przychodził w szczególności z zagranicy, tak? Że jak ktoś mu tam daje gdzieś inne czy dużo większe pieniądze, także no fajnie by było, jakby u nas się wiesz, pojawiły zamiast złotówek euro. Ale no. Mówię tylko o budżecie wielkości, a płacone, że było w złotówkach. No. Nie tak całkiem poważnie. Dobra, czekaj, bo musimy zadzwonić, bo za chwilę będzie 15 właśnie, minut. Właśnie, zaraz 15 minut i zadzwonić. Operator będzie tam machał, że już koniec. Nie? Mamy taką nową pozycję, będziemy dzwonić po byłych stalowcach. Bierz telefon i dzwonimy dzisiaj. Pierwszy telefon wykonujemy do Tomka Ochońko. I to jest najbardziej wybitny koszykarz w historii ostrowskiej Stalówki, bo awansował ze Stalówką do Ekstraklasy i zdobył ze Stalówką nie, 6 lat, 7 dwa medale mistrzostw Polski. Tomek jest na rybach. Na wakacje. Nie odbierze, no. Nie odbierze? A byliście umówieni na telefon? No byliśmy umówieni. Wiesz. No to pięknie, teraz nas Tomek wystawił, ale on dom buduje, to może jest zajęty. Może... Znaczy jest dzisiaj, na budowie jest wczoraj, dzisiaj ten, wczoraj z nim rozmawiałem, tak. Poczta głosowa. O. Nie, no poczta głosowa, także za chwilę jeszcze za zadzwonimy. Za chwilę go będziemy... Ale tam. Mamy wtopy na początek. Wtopa na początek. Tomek jest dzisiaj we Wrocławiu, z tego co kojarzę, bo ja wczoraj z nim rozmawiałem, to też właśnie mówi, że jest w Wrocławiu i tam jest na etapie... No, siema. Siema, nie bluźnij, bo już jesteś na... Słyszę, bo wziąłem na maksa człowieka, że nie było słychać, bo się odbija mój głos. Aha, Bibi, no. Bo mamy taki program wakacyjny, wiesz, tak gadamy no. Poważnie, ale niepoważnie. No, to dobrze, bo ja projekt plaży już od kwietnia zacząłem. A na rybach byłeś, czy nie? Ja nie chodzę na ryby, człowiek. Ja na ryby mogę iść do Lidla. No teraz wypadałoby zaśpiewać tą piosenkę, ale może lepiej nie będziemy robić reklamy, nie? No, nie. Powiedz Tomek, co tam u ciebie najpierw ze zdrowiem? Ze zdrowiem? Gra no. Gitara, taki ciężarik dźwigam na nogę, że... Nie, ale tak już całkowicie poważnie to bez kiczu, no. Już chyba jest w dobrej kondycji ta noga, bo już sobie jak biegam, to nie czuję jakby różnicy, no nie? Że już wiesz, że już mięśnie są tak odbudowane, że już tam bólu nie ma takiego normalnego, nie? No, więc to już jest duży pozytyw.
Dobra, ale jaka temperatura w tym, we Wrocławiu? Upały? No, tu to jest Wrocław, a Ania teraz. Bibi tam bez koszulki pewnie po dachach chodzi już na nowo wybudowanej. Nie, krążymy sobie teraz trochę do Leszna, bo to jest jak w przedszkole i tak dalej, więc też musimy im trochę życia jeszcze normalnego dać tym wszystkim, nie? Dobra, ale wieczorami zimne, dobre piwko i grill? Kilka grilli było już, no nie ukrywam, no jak do grilla, no coś tam musi być, no po sezonie, no trzeba, wiesz, się trochę odstresować. Coś tam trzeba zawsze, nie za dużo. Ale Tomek, ale tak, Tomek nie jada kiełbasek z grilla. Tomek nie jada. Kiełbasy nie jem. No, Tomek nie jada, tylko... kiełbasa na grilla, to ja wtedy, wiesz. Tomek wychodzi wtedy, no. Musi być pierś. Nie ma. Pierś z kurczaka musi być ładnie zrobiona. Pierś, kurczaka. No, widziałeś. No, żadnych tutaj boczków i kierowców. Bibi, zgadnij, gdzie jesteśmy, gdzie nagrywamy ten program. Na Piaskach. Nie. Drugi strzałmasz. No, jesteśmy, siedzimy tam, gdzie Żyleta siedzi, wiesz, sobie siedzimy. Aha. Na K1. Obejrzysz sobie o 19, to zobaczysz, jak wypadłeś w telewizji niemo. No. Tam gdzie, na tym balkoniku takim? No tutaj, no, dziki no, tylko że tego balkoniku tu już nie ma. Sektor funku. No. Ale dostaniesz zaproszenie na otwarcie. Tak. Jak, no bo jak? No bo jesteś najwybitniejszym koszykarzem w historii ostrowskiej stalówki. Awans, MVP finału w pierwszej ligi i dwa medale. I majonez do dzisiaj zazdrości tego. No, prawda. Prawda. Dobrze, jakby w tym roku byście medal zrobili, to miałbyś 3 medale klasowe, tak sobie myślę. Jeszcze raz powiedz, był coś. Mówię, że jakby w tym roku medal był, no, to Kostek by miał 3 medale ekstraklasowe, to jako jedyny by był, nie? No jako jedyny, ale nie miałby awansu, nie? No nie miałby. Nie miałby. Jak Bibi. Bo zazwyczaj jest tak, że ci, co robią awans, to później jak drużyna grała medale, to warta się zmienia, rozumiem. Bo ci, co robią awans, bardzo często nie nadają się na medale. No taka jest prawda. No dobra, nie nadaje się na medale i dwa zrobiłeś. To ja myślę, że każdy by tak chciał, nie? No, no bo ja czasami grałem, czasami praskałem. Ej, Bibi, a tak z innej beczki, nie? No. Łańcuch Rzeszów 2015 czy Słupsk Ustka 2017? Gdzie było lepiej? To spotkałem się po środku w Warszawie na Mazowieckiej. Ale nie, bo wiesz, czy... Zagadnij z prezesem, prezes by na to poszedł. Czyli Bibi musiał być gdzieś na Pucharze Polski tam, jak świętowali, tylko nie chce się przyznać. No. Nie, ale ten, ale ta Ustka, nie? Działo się po tym brązie, co? No, to dużo się działo, ale i przy jednej, i przy drugim fajnie to było na wyjeździe i później świętowanie było do samego rana, nie? Więc to takie nieporównywalne, o tak. A pamiętacie to? Ale moment i awans cieszył tak samo, jak i później ten brąz, więc no, nie wiadomo, co tu porównać, no nie? A pamiętacie ten powrót z Ustki? Jak jechaliśmy i ta droga nam się dłużyła do Ostrowa, a tam ten deszcz padający na rynku w Ostrowie, ci biedni kibice czekający i ta świetna atmosfera. I ktoś to... dzwonił, i ktoś dzwonił. Nie wiem, okoliczności, co godzinę trzeba było się zatrzymywać, no to ale... Ale ktoś dzwonił z miasta, czy ktoś, nie? Że za ile będziecie? I my cały czas mówiliśmy, że jest niedługo. Za pół godziny. No, do pół godziny już w Preszewie jesteśmy, no. A goście byli 350 km do Ostrowa jeszcze. No. Dobre czasy. Dobrze. A ty, Bartku, jak się czułeś podczas tej drogi? Nie no, rewelacja, nie? Opowiedz nam, Bartek, co tam u ciebie było słychać w trakcie tej drogi. No my z Mają się rano obudziliśmy, było wszystko w porządku, no spokojnie, było ładnie, wszystko sobie Bartkę, kaskę pamiętam, nawet robiłem taką rozpoczątkę. No, tak, pierwszy raz. Leczka nie było, niedobra była jak czorta, ale wypiliśmy. Ja miałem dyżur z szewcem do rana, musieliśmy pilnować na recepcji wszystko. Dobra. Nosił bagaże tym wózkiem dużym. No. O kurwa. O matko. I tą paprotkę jeszcze, nie? No. Co to była, paprotka? No. No nawet ekologiem był, bo orek szukał i waleni w morzu. Działo się, kurna. Dobra, to nie będziemy ci ten zabierać dużo czasu. No. Powiedz mi jak budowa? Wszystko gra i buczy? No,
prześlę ci zdjęcie zaraz, to ten, no postawiłeś się tygodnie dom i stoi. Bo my przyjedziemy odebrać ten dom w razie czego. Tak, przyjedziemy go odebrać. No. Nie, no fajnie, fajnie, naprawdę. No wiesz, tam te ściany, no to szybko, tak jak mówię, 2 tygodnie postawili dom. Mhm. Ale później, wiesz, tak teraz następne 2 albo 4 tygodnie, już mija 5 tygodni, no to teoretycznie, wiesz, no z zewnątrz teraz zaczęli elewację robić, ale tak to w środku wszystko, bo to wiesz, tych kabli poprzepływać. Ale, ale dłubią ci już w środku wszystko normalnie. Wiesz co, no oni zostawią mi jakby taki stan deweloperski, nie? Że karton gipsy na ścianie, wszystkie kable poprzeciągane, cała hydraulika zrobiona, to tam na tej zasadzie, nie? No, no gitara, to ja myślę, że tutaj przyjedziesz, to nam pomożesz trochę. Na tym, no, bo ja już trochę, wiesz, doświadczenia już trochę uciekło, a ty widzę na bieżąco. No, coś dobra, tutaj i na koniec. Ej, na koniec jeszcze jedna rzecz, nie? Gadać z tym, z trenerem Ślimakiem Winnickim o tym, żeby znalazł tam miejsce na nowy sezon dla ciebie, czy nie? Ja wiem, no kurczę, no ale to wiesz, no to i tak zależy od niego, jak on ma tam sobie wizję, bo myśli, że weźmie sobie młodego problemu, może rzucić, po prostu rzucić, no to ty nie jest żadne zobowiązujące, tak? To my z Mają użyjemy swoich tych możliwości. Tak dziękuję roku osobistego. No, no, znaczy wiesz jak jest, no, Maja sam doskonale rozumie, że wiesz, jak jest kilka opcji, to zawsze lepiej niż a powiedzieć po prostu i rzucić pomysł, no to czemu nie, tak? Mhm. A wiesz, a co mi się urodzi, nie wiem, czy w Leśnie, czy gdzieś, no to zobaczymy, nie? Mhm. Bo na razie żadnych konkretnych planów, nic nie masz jeszcze, nie? No wiesz co, no tam gadam z prezesem sobie z Leśna, nie? Bo to później patrzysz teraz później na te małe rzeczy takie, żeby znowu być blisko Wrocka i patrzę na dzieciaków teraz, nie? No, no, to rozumiem. To też nie jest sens, wiesz, jechać na rok, jak wiem, że po następnym sezonie już na 100% będziemy mieli dom taki już do wprowadzenia, albo nawet wcześniej, nie? Więc też nie chcemy za bardzo im teraz nagle, tak jak mówi, karać, czy tam do Łańcuta, czy do Słupska, nie wiem, co chodzi. Czyli czekasz na Wrocław, jednym słowem. Ty, a właśnie, a słyszałeś, bo jesteś we Wrocławiu, to słyszałeś coś o tym Śląsku, czy oni dziką kartę do Ekstraklasy, czy co? Wiesz, no właśnie, ja tak słyszę od kilku osób, że oni czekają na te zaproszenie, czy tam tą dziką kartę, jak zwał, tak zwał. I chyba od tego dużo uzależniają. Ale znając, no oby tak nie było, ale znając tutaj, wiesz, całe otoczenie, to boję się, że może być tak, że jeżeli dostaną zaproszenia czy dzikiej karty, to znowu się wszystko posypie i znowu zaczną młodymi w drugiej lidze. No, taką opcję też słyszałem. Że nie będą chyba w stanie tego przełknąć, że nie zrobili awansu normalnie, żeby zostać w pierwszej lidze, więc na tej zasadzie, nie? Trochę szkoda, no bo jest tych młodych, fajnych chłopaków, że w pierwszej lidze mogli wygrać sobie, nie? Tylko musieliby po prostu podejść do tego tak, że no, no sorry, no, idziemy szkoleniowo i robimy sobie tych młodych zawodników, nie? A nie, że od razu. No właśnie, to nasza bolączka w paru miejscach jest taka, że ludzie się boją tego i nie rozumieją tego, że potrzeba jest szkolić tą młodzież, żeby się oni grywali na etapie drugiej, pierwszej ligi, nie? Nie zrobisz tego, dobra, właśnie. Robimy awans i lecimy, tak? Ta, wiesz, na tej zasadzie. To po prostu trzeba, no, dobra, tak, żeby nie było, że słodzę, ale tak jak w Ostrowie, nie? Że wiesz, my zrobiliśmy awans, chociaż tak naprawdę w 100% nikt się na niego nie napalał. I nagle, wiesz, to wszystko poszło, nie? No ale wiesz, pierwszy rok też był normalny, bez wariactwa, tak? Jakiś no tam... dlatego mówię, no to gdzieś tam, wiesz, gdzieś tam miało jakieś ręce i nogi, po prostu schodkami małymi to idzie, a nie, że wiesz, tak jak, no i co, my w Śląsku też zrobiliśmy awans kiedyś i pograli 2-3 sezony i poszło, nie? A szkoda, bo w tym mieście powinna być taka koszykówka, no ale to już... Wiesz. No właśnie, a tu by wszyscy na pewno chcieli, wiesz, jeszcze ten, najlepiej dziką kartę i najlepiej jakby od razu zrobić potem mistrza, no, albo medale, w pierwszej trójce. No wiesz, no dobra, no nie da się tak. Bo ich historia zobowiązuje, tak? Tak. Sorry, no jest dużo innych rzeczy, które trzeba poukładać, żeby wrócić na jakieś tam tory wyższe. No dokładnie, nie da się tak kopciuk. Nie powinni sobie grać na bardzo dobrym poziomie w pierwszej lidze tymi młodymi i jak już będą mieli gotową ekipę swoich chłopaków, których wyszkolą, wtedy jechać. Tak, dokładnie. Ale to już... Nie nasze zmartwienie. Już będę za stary chyba wtedy. Dobra, Bibi, będziemy kończyć. Było cię niezmiernie miło usłyszeć. Tak, jak będziesz przyjeżdżał przez Ostrów, to zawsze masz drzwi otwarte, pamiętaj. Spadnij na kawę. Wszędzie drzwi otwarte. Mleko mamy. Na K1. No, wpadaj, wpadaj, zapraszamy. Pozdrowienia dla ciebie i dla rodzinki. Tak, trzymajcie się tam. Narka, hej. Nara, hej. Dobra, ale tyle Tomek Ochońko. Z Bibią zawsze dobrze pogadać, nie? Bo on zawsze człowiek klasa. Pełna kulturka, dobre żarty. Tak jest, wszystko na miejscu, wszystko takie tak trzeba. Takie z przekąsem potrafi też gdzieś tam w taką szpilkę wbić, nie? No, dokładnie. A wy żeście dużo czasu ze sobą spędzali, nie? Bo to jak były te wyjazdy na mecze i tam się przydziela te pokoje dwuosobowe, no to... No nie, no my byliśmy... Majonez i Bibi to... Byliśmy cały czas razem. Wcześniej też byliśmy razem, w Stargardzie byliśmy też razem. Także...
no spędziliśmy trochę tego czasu na tym. I to mówię, że razem, że tak się wyrażę, w pokoju, nie? Także to w sumie chyba 3 sezony, nie? Także no... Dobra, będzie wniosek formalny do trenera Winnickiego, żeby wziął Bibiego pod uwagę. Tak jest. Przy budowie zespołu. Tak powoli będziemy kończyć. Ja tutaj mam, drodzy Państwo, parę nazwisk, bo agenci przysyłają te nazwiska tych różnych zawodników. No co, może coś tam zaprezentujemy. Na przykład taki gość Limur. Limur, 1,93 m, pozycja 1-2. Notabene grał ostatni sezon tam, gdzie teraz poszedł Wojciech Kamiński. Wcześniej 2 lata we Włoszech w Serie A. Tutaj Ben Pensak, to jest taki fajny agent amerykański. On ma mnóstwo gości. Joel Antony, pozycja numer 5, co prawda 37 lat już, center. No to mój rocznik, to super rocznik. No 82. No, no widziałeś, super rocznik. No. No ale 4 razy... Brać w ciebie. Ale poczekaj, gość był 4 razy w finałach NBA, 2 razy zdobywał mistrzostwo NBA z Miami Heat, i ale o ile dobrze pamiętam, tam średnia minut była na poziomie 2. Ale w NBA spędził chyba 10 sezonów i zarobił 40 milionów dolarów. No 10 lat był w NBA, to już ma emeryturę. No. Ale 40 milionów dolarów zarobił. Po 2 minuty średnio grał w sezonie. No ale tacy goście też jak są. Jak człowiek zarobił tyle pieniędzy, to on, co on robi z koszykówką w sensie? No nie, no zobacz, 2018-2019 San Lorenzo, Argentyna, 20 minut, 7 punktów. No to jeździ, gra, bawi zwiedza. Się, zwiedza. Fajnie, sympatycznie. Tak, z Amerykanami tak jeździ. W każdym razie jest trochę tych różnych nazwisk. My oczywiście też wspomnimy o tym, bo ostatni tydzień był fajny, bo najpierw było spotkanie z Beatą Klimek, ta nagroda z rąk miasta, 130 tysięcy złotych za wywalczenie Pucharu Polski. W ogóle jest fajny klimat, jeżeli chodzi o miasto, o współpracę taką. Beatę Klimek. Prezentowaliśmy ten też program nasz, który przygotowujemy, projekt młodzieży i tak szkolenia dalej. Dzieci i młodzieży. Był trening naborowy dla dzieciaków. Roczniki 2002 do 2004, tam było prawie 30 młodych koszykarzy, którzy chcą dalej uprawiać tą dyscyplinę. Był turniej, pierwszy ogólnopolski turniej Stalówka Cup, sobota i niedziela, rewelacyjna sprawa. Ci, którzy nie byli, niech żałują, a ci, którzy byli, czyli ci nasi tutaj goście z fanklubu, przyszli w niedzielę na mecz tych naszych krasnali, jak ty to mówisz, 10-11-latków. No, młodzieży, dzieciakom się nogi ugięły, na pewno, bo mówię, serpentyny byłoby wszystko, jakby jeszcze raz ogromne podziękowania jak na lidze. Super sprawa, no mówię, jak ja bym dzieciakiem takiego dopingu nie miałem, nie? Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki Wam za ten doping, bo no super, super sprawa dla tych dzieciaków i ogólnie myślę, że to dla nas takie też był pierwszy, ja byłem pierwszy raz w życiu przy czymś takim organizacji. Ty byłeś organizatorem, głównym organizatorem. Nie, żadnym organizatorem, ale naprawdę fajna sprawa. Fajna. Myślę, że wszystkim się podobało, znaczy takie były odpowiedzi, także to cieszy, że nam się to udało. Dobra, kartki z zawodnikami są, trener Winnicki analizuje, sprawdza, polscy zawodnicy też są na tych listach, także te wszystkie rzeczy są w przygotowywaniu, bo kibice cały czas pytają, kiedy pierwsze kontrakty, kiedy to, kiedy tamto. No jakby różne dzisiaj kierunki są, nie tylko jeżeli chodzi o obcokrajowców, kierunek amerykański, ale też gdzieś tam w stronę Litwy, w stronę Chorwacji. Wczoraj miałem telefon od agenta Jure z Kificia, bo Jure by bardzo chciał wrócić na przykład do Ostrowa, także zobaczymy. Jest trochę tych tematów. No jest, na pewno. Ja uważam, że ogólnie przy tej sytuacji jakby tego przepisu o tych 5 obcokrajowcach, to myślę, że na pewno trener coś tam będzie chciał mieszać. Że to raczej nie będzie tak 5 Amerykanów tylko i jakby nic więcej, nie? Tutaj wydaje mi się, że tutaj ktoś nas odwiedzi tak z innych stron też. Dobra, to jeszcze tak na koniec, bo moglibyśmy z Łukaszem gadać, rozmawiać godzinami o baskecie, bo mówię, że nie będzie prawdopodobnie 5 Amerykanów. Jest ponoć taka zasada, że jeżeli chodzi o nację, to w zespole najlepiej, jeżeli na przykład, nie wiem, dajmy na to, z kraju X jest 2, a nie więcej, bo jak już się pojawia 3 zawodników, to już się gdzieś tam zaczyna, robi się jakieś grupki, coś tam. Robi tam, się tak? Targ, jak ja to mówię. Się robi targ trochę i się robi głośno. A 3 gości z jednej tej, ja powiem, że są już w stanie troszkę tak bardzo mocno wpłynąć na pewne rzeczy. 3-4 to już jest naprawdę, 4 to już jest naprawdę, uważam, za dużo, także tak 2 to jest bezpiecznie, ale to jest też wszystko kwestia ludzi, kogo się trafi. Także to też jakby to jest na plus, że wydaje mi się, że będzie można tutaj jakby szybciej i łatwiej to wszystko poukładać, mimo że jest ta opcja tych 5 obcokrajowców.
Cięcie, koniec. Koniec, będziemy gadać i gadać. Tyle na dzisiaj, tyle w ten piątek, a my się widzimy oczywiście za tydzień w piątek o 19:00, a wy za chwilę siadajcie do telewizorów i oglądajcie finał, 7 mecz Energa Basket Ligi, Polski Cukier Toruń, Anwil Włocławek. Króciutko, Anwil czy Toruń? Toruń. Toruń, także oglądamy o 20:00 na antenie Polsatu Sport. Dzisiaj to wszystko, także do zobaczenia, dużo chłodu. A jeżeli jesteście spragnieni, to najlepsza woda w mieście i w regionie Dolina Baryczy, także tylko żeby była jasność, ja tutaj nikogo nie faworyzuję, żeby kogoś było, że nikogoś nie lubię, czyli lubię, mówiąc o Toruń. Po prostu tak mi się wydaje, że Toruń w tej chwili, patrząc na te mecze, które były do tej pory. Zawsze ma coś do powiedzenia. No, przepraszam, ale chciałem to powiedzieć tak w ramach jasności. Najlepsza woda na gorące dni tutaj u nas w naszym regionie. Gazowana albo nie gazowana, polecamy, nasz sponsor. Dobra, dziękujemy, do usłyszenia. Dzięki.